Witam w kolejnym odcinku Kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy, które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. 19 maja to 140 dzień roku. Do końca pozostało 226 dni. Słońce wzejdzie o godzinie 4:54, a zajdzie o 20:49. Dzień potrwa 15 godzin i 55 minut. Imieniny obchodzą Iwo, Iwona oraz Urban. Przysłowie związane jest z Urbanem. W Urbana miły chłopie, siej len i konopie. A dzisiaj obchodzimy Zielone Świątki, którego pełna nazwa brzmi Święto Zesłania Ducha Świętego. Wielu historyków twierdzi, że Zielone Świątki jako pierwotnie pogańskie dotyczyły obchodów święta wiosny. Zgodnie z przysłowiem, na Zielone Świątki robimy porządki, wszyscy dokładnie sprzątali obejścia oraz zgodnie ze zwyczajem przyozdabiano domy kwiatami i gałązkami, a po południu odbywały się procesje, gdzie święcono zasiane pola i śpiewano pieśni. 19 maja 1405 roku Piotr, mieszkaniec z Wielichowa, toczył proces z Mikołajem. Nic nie wiemy, o co panowie się spierali. 19 maja 1533 roku, w czasie rozgraniczenia Śniad i Kluczewa, występuje Andrzej Bieganowski ze Śniad. 19 maja 1595 roku Kasper i Jan Proscy, synowie Macieja II Proskiego, dzielą się dobrami. Kasper otrzymuje prochy i proszkowo oraz sumę 200, nie wiadomo czego, zapisaną sumę u Jana Czarnkowskiego. Jan otrzymuje części w Kosiczynie i Chlastawie oraz sumę, też nie wiadomo jaką, na Kluczewie. 19 maja 1638 roku na urząd cechmistrza cechu krawieckiego został wybrany Maciej Skórski. A 19 maja 1763 roku właścicielem wiatraka w Wielichowie był Mateusz Wojciechowski. Nic nie wiemy o położeniu tego wiatraka, czy był to wiatrak dworski, czy miejski, jakie podatki Wojciechowski z niego płacił. 19 maja 1990 roku pojawia się informacja na temat spółki zarobkowej w Wielichowie. W banku na koniec roku było 175 deponentów zarejestrowanych w spółce. Zarząd stanowili ksiądz Walenty Klemt, Marceli Sławski, Ignacy Bzyl, a prezesem Rady Nadzorczej był ksiądz proboszcz Walenty Gimzicki, wiceprezesem Michał Siuda, sekretarzem Andrzej Dałkowski, a członkami Rady Nadzorczej panowie Hieronim Rost, Franciszek Gajewicz, Teodor Burmistrzak, Dionizy Smukała, Wojciech Nowicki i Wojciech Dąbrowski. Członków na rok 1909 było 100. Obowiązkowy udział członka to 500 marek. Dywidenda za rok ubiegły wynosiła 5%. Deponentów było, jak już wspominałem, 175 i od depozytów płacono 4%. 19 maja 1921 roku pojawia się informacja o figurze świętego Jana Nepomucena, która wznosi się przy murze kościoła parafialnego w Wilkowie Polskim z południowo-wschodniej strony. Figura wykonana była z drewna polichromowana w stylu klasycystycznym.
została wpisana do rejestru zabytków decyzją konserwatora wojewódzkiego dnia 28 marca 1974 roku. 19 maja 1930 roku za gazetą Nowy Kurier cytuję Państwu informację o pewnym mieszkańcu Gradowic. Kubicki Jan z Gradowic, powiat Śmigiel, szedł sobie spokojnie ulicą. Naraz przystąpił do niego jakiś osobnik z prośbą o zmianę pieniędzy na drobne. Dobroduszny pan Kubicki oświadczył, że tak wielkiej sumy drobnych pieniędzy nie posiada i na dowód okazał swój portfel z zawartością. Osobnik ów spod ciemnej gwiazdy wyrwał momentalnie panu Kubickiemu portfel z lęki i ulotnił się. Zajście to miało miejsce przy ulicy Cieszkowskiego w Poznaniu. 19 maja 1996 roku ksiądz Bogdan Górniak odprawił w Wilkowie Polskim mszę świętą prymicyjną. Ksiądz Górniak urodził się w 1969 roku jako syn Józefa i Bożeny z domu Dudzińskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 maja 1996 roku. A dzień ten, 19 maja, to również wiadomość, że w kościele w Wilkowie Polskim odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy upamiętniającej zamordowanego kapitana Walentego Walkowiaka z Reńska, który został zamordowany przez NKWD w 1940 roku, oraz tablica upamiętniająca śmierć w KL Auschwitz pana Bronisława Pańczaka. Śmierć nastąpiła w 1942 roku. Tablice ufundowały rodziny Walkowiaków i Pańczaków, a wykonał Stefan Wierkiewicz z Nowego Tomyśla. Wszystko, jeśli chodzi o kartkę z kalendarza z 19 maja. Dziękuję za uwagę.